Annuntio Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Zjednoczenie chrześcijan darem Bożym. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 19 stycznia 2005 roku. Wczoraj rozpoczęliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Są to dni refleksji, modlitwy, bardzo potrzebne, aby przypomnieć chrześcijanom, że przywrócenie ich pełnej jedności, której pragnął Jezus, winno być przedmiotem troski każdego ochrzczonego, wszystkich pasterzy i wiernych. Ten tydzień przypada kilka miesięcy po obchodach 40. rocznicy ogłoszenia dekretu Unitatis Redintegratio II Soboru Watykańskiego, kluczowego dokumentu, który zdecydowanie i nieodwołalnie wprowadził Kościół katolicki na drogę ruchu ekumenicznego. Tegoroczny temat obchodów ukazuje nam podstawową prawdę, na której opiera się wszelka działalność ekumeniczna, a mianowicie, że Chrystus jest fundamentem Kościoła. Sobór usilnie zalecał modlitwę o jedność, nazywając ją duszą całego ruchu ekumenicznego. A zważywszy, że pojednanie między chrześcijanami przekracza ludzkie siły i zdolności, modlitwa wyraża nadzieję, która nie zawodzi, wyraża ufność pokładaną w Panu, który czyni wszystko nowe. Modlitwie powinno towarzyszyć jednakże oczyszczenie myśli, uczuć i pamięci. W ten sposób staje się ona wyrazem wewnętrznej przemiany, bez której nie ma prawdziwego ekumenizmu. Ekumenizm jest zatem darem Bożym, o który niestrudzenie powinniśmy prosić z pokorą i w prawdzie. Pragnienie jedności pogłębia się i wzrasta, przenikając nowe środowiska i kręgi, wyrażając się w licznych dziełach, inicjatywach i refleksjach. Również w ostatnim okresie Pan pozwolił swym uczniom zrealizować ważne inicjatywy w zakresie dialogu i współpracy. Ból, jaki wywołuje podział, staje się coraz dotkliwszy, gdy stajemy w obliczu wyzwań świata, oczekującego na przejrzyste i jednomyślne świadectwo ewangeliczne wszystkich wierzących w Chrystusa. Zgodnie z tradycją, tydzień zakończą nieszpory odprawione 25 stycznia w Bazylice św. Pawła za murami. Dziękuję kardynałowi Walterowi Kasperowi, mojemu przedstawicielowi na tym spotkaniu liturgicznym, w którym wezmą udział przedstawiciele innych kościołów i wyznań chrześcijańskich. Będę im duchowo towarzyszył i proszę również Was o modlitwę, aby cała rodzina wierzących mogła jak najszybciej osiągnąć upragnioną przez Chrystusa pełną jedność. Pater noster, ies in celi. Sancti vicetur noventum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male.